serdecznie panów i panie. Kłaniam się nisko, moje uszanowanie. Bardzo mi miło na takie spotkanie. Dzięki ci, Paweł, za nominowanie. Muszę wam przyznać, że dziwnie się czuję, bo kto jak to, ale ja nie rapuję. Ludzie nie znają mnie w tym środowisku, ani po głosie, tym bardziej po pysku. Nigdy w życiu nie pisałem rapów, dlatego nie do końca wiem, jak to zacząć. W tym hip-hop klimacie to znaleźć mnie raczej możecie, ale na brykowej macie. Od lat po całym się świecie kręcę, robiąc to spinę na głowie, na ręce. Lecz ludzie bardziej kojarzą mnie z tego, że śpiewam Bacha czy Vivaldiego. Choir, tam breaking, klasyczne śpiewanie. Beatbox czy jazz, zawsze totalne oddanie. Ziom nie potrzebuje żadnej modulacji głosu. Ciężkich tekstów o życiu, by dodać wam patosu. Dobra, koniec już w tym temacie. Powiedzcie mi lepiej, czy pomagacie. Nie na tacy, jest to zbiórka jak co niedziela. Więc proszę, wyjmujcie, co macie w portfelach. Słuchajcie, nagrałem dla was taką szesnastkę, albo może nawet trochę więcej. Nie za bardzo umiem liczyć, więc nie czepiajcie się. Zrobiłem to na cele charytatywne. Bardzo fajnie, dzięki Paweł Domagała i Syny za nominację. Wpłacajcie pieniążki, linki są tutaj na dole w opisie. Dzięki Alkowy za fajny beat. No i słuchajcie, nominuję i Fiudę, i Katarzynę Olasz. Pomagajmy sobie, słuchajcie, pomagajmy sobie.